Weź mi nie gadaj takich rzeczy, bo zaraz ucieknę z tego szpitala. Do ciebie, a gdzie? Znęcasz się nade mną, Kicia. Umiesz u ciebie? No i co byś mi zrobiła? Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Jak się czujesz? Tak sobie. Właśnie widzę, że masz wypieki. To nic. Wiesz co, trochę się spociłem duszno tutaj. Podałabyś mi proszę wodę? Jasne. Proszę. Dzięki. Ale bez nadzieja, co? Z czym? Nie dość, że straciłem pamięć, to jeszcze jestem kaleką. A, przestań. Wyzdrowiejesz. Wszystko sobie przypomnisz, zobaczysz. No, a jak zobaczysz swoją świetnie hulającą knajpę, to już w ogóle staniesz na nogi. Knajpę? No, otwierasz pub. Mówiłam ci. Ach, tak, rzeczywiście. Przepraszam, taki natłok informacji, że już mi się wszystko miesza. Nie przejmuj się. A ten pub, tak? Mhm. Skoro ja leżę w szpitalu, to kto się nim teraz zajmuje? Ja. Właśnie zatrudniłam ludzi i zamówiłam towar. Ale będziesz musiał mi pomóc, więc zdrowiej szybciutko. Nie dam sobie rady sama. Szczerze? Wyglądasz na laskę, która mega wszystko ogarnia. Ale jestem szczęściarzem. Niby straciłeś pamięć, a czaruś, jaki byłeś, taki jesteś. Chyba masz to we krwi, co? Pewnie tak. A ta knajpa? Mhm. Opowiedz mi coś o niej. Takaś fajna miejscówka? Super. Pokażę ci zdjęcia, bo zrobiłam wczoraj.